Na Camino byłem już wiele razy. Przemierzaliśmy z rodziną trasę francuską, Camino Primitivo, wariant portugalski. Kiedy dzieci były małe, jechaliśmy na rowerach, później już zawsze pieszo. Wspomnienia przywołują obrazy drogi rozgrzanej upałem, rozległych krajobrazów, urokliwych miasteczek, ale przede wszystkim spotkanych ludzi podążających w tym samym kierunku, do Santiago de Compostela. Ludzi w drodze, otwartych na niespodzianki, gotowych znosić niewygody, aby zmierzyć się z drogą i samym sobą. Od kilku lat przymierzałem się do wyruszenia tam ponownie, ale przyciągała mnie trasa rzadko gdziekolwiek opisywana, bo wymagająca przekroczenia Pirenejów blisko 100-kilometrowym szlakiem. Ostatecznie dopracowałem szczegóły i wraz z moim siostrzeńcem zamierzaliśmy iść z Lourdes przez Pireneje w stronę Camina Aragońskiego, które po 165 kilometrach łączy się z Camino francuskim. Namiot i sprzęt do gotowania miał nam zapewnić niezależność, doskonale wpisującą się w zasadę slow life i założenie, aby po prostu cieszyć się drogą i nie ulegać stresowi wynikającemu z konieczności dotarcia do konkretnego schroniska, wzmacnianemu przez niepokój, czy znajdą się tam jeszcze wolne miejsca do spania. Pozostało więc tylko jakoś przedostać się do Lourdes, na miejscu uzupełnić niektóre elementy ekwipunku i ruszyć przed siebie. Do Lourdes dotarłem wieczorem. Przywitała mnie ponura pogoda, mrzawka przechodząca w deszcz, który wkrótce stał się ulewą. Na kamping dotarliśmy przed 22 w strugach deszczu. Recepcja była oczywiście już zamknięta i szukając miejsca na namiot, podeszliśmy do sanitariatów, obok których znajdowało się pomieszczenie z pralkami, coś w rodzaju garażu, a może groty. Stojący tam człowiek spojrzał na nasze plecaki i bez słowa wskazał nam ową pralnię. Bez wahania zainstalowaliśmy się tam na nocleg, bo trudno było wyobrazić sobie lepszą alternatywę do rozbijania namiotu na mokrej trawie w deszczu. To nie wyglądało na zwykły przypadek. Lourdes słynie z cudów, ale żeby tak od razu... Po znalezieniu odpowiedniego sklepu uzupełniliśmy zapasy i ruszyliśmy na szlak, cały dzień naprzemiennie ubierając i zdejmując peleryny. Wieczorem rozlało się na dobre i brnąc szlakiem przez wysoką trawę i błotniste, śliskie ścieżki, w końcu dotarliśmy do kabany, która okazała się bardzo przytulnym miejscem. Uruchomiliśmy kuchnię i w dobrych nastrojach położyliśmy się spać. Lało od rana i postanowiliśmy przeczekać ulewę w kabanie. W ten sposób cały dzień spędziliśmy w czterech ścianach schronienia, a gdy wychodziliśmy za potrzebą, trzeba było uważać, z której strony pasie się stado, żeby nie zwabić dwóch groźnie wyglądających psów. W środku zresztą też nie jesteśmy sami, bo ujawniają się mieszkańcy kabany. Przejaśnia się i ruszamy w dalszą drogę. Deszcz towarzyszy nam od czasu do czasu, ale mamy nadzieję dotrzeć do schroniska. Schronisko jednak okazuje się zamknięte i czeka nas jeszcze 2 godziny drogi do najbliższej kabany. Jesteśmy bardzo rozczarowani, bo liczyliśmy na ciepłą strawę, podładowanie telefonów, wysuszenie się i może nocleg. W końcu docieramy do kabany, przy której ujęcie wody jest tak skąpe, że wodę do przefiltrowania musimy nabierać strzykawką. Z kabany de Contu do Guret jest niecałe 13 km na mapie, ale trasa okazuje się trudna. Ulewny deszcz i strome podejścia wysysają energię i motywację. Zmęczeni i przemoczeni docieramy do Guret i meldujemy się w hotelu. Opustoszałej poza sezonem miejscowości zamknięte są wszystkie 3 sklepy spożywcze zaznaczone na mapie. Jesteśmy zmuszeni zmodyfikować zaplanowaną trasę,
aby uzupełnić prowiant na kolejne dni. Asfaltowymi drogami schodzimy do Larons, gdzie uzupełniamy zapasy jedzenia, a potem ruszamy ścieżką poprowadzoną zboczami doliny. Po ulewach wody w rzece są wezbrane, ale południowe słońce daje nadzieję na poprawę pogody. Również strumienie, które przecina ścieżka, przekształcają się w wodospady, których przekroczenie jest sporym wyzwaniem. Docieramy do niezwykle zielonego lasu, pokrytego mchami, które zwisają z drzew. Robi się późno i decydujemy się rozbić biwak na malowniczej polance wśród skał. Na szczęście mamy ze sobą filtry, dzięki którym możemy korzystać z wody z rzeki. Dzisiaj czeka nas podejście do wysoko położonych parkingów. Bez pośpiechu zwijamy obóz i ruszamy w dalszą drogę wśród skał rozrzuconych w baśniowym lesie. Powyżej parkingów, w rozległych dolinach, pasą się konie i owce. Kolejne kabany nie zachęcają do noclegu i idąc coraz wyżej dochodzimy nad malownicze jezioro położone na wysokości około 2000 metrów. Tutaj przy silnym wietrze rozbijamy namiot i spędzamy ostatnią noc po francuskiej stronie Pirenejów. Budzą nas dźwięki dzwonków, a raczej dzwonów zawieszonych na szyjach koni, pasących się tuż obok naszego namiotu. Mgła nieco się unosi i podchodzimy do Col de Moix, przełęczy na granicy francusko-hiszpańskiej. To dla nas symboliczne miejsce. Nie tylko granica kraju, ale też granica między górską wędrówką, a regularną trasą Camino, zaczynającą się w Somport, 2 godziny drogi od przełęczy. To również, mamy nadzieję, granica między deszczową pogodą a hiszpańskim słońcem. Mijamy przełęcz i po kilku godzinach, zmęczeni, docieramy do Canfranc Estación, miejscowości, gdzie znajduje się nasze pierwsze schronisko na Camino, czyli alberga. Idziemy na południe i świecące w twarz mocne słońce daje się we znaki. Odpoczywając w cieniu co jakiś czas docieramy do Haki, gdzie w alberdze pochłaniamy solidną kolację i śpimy na parterowych łóżkach, w których jednak nie przewidziano, że pielgrzymi mogą mieć prawie 2 metry wzrostu. Po konkretnym śniadaniu wychodzimy z albergi jako ostatni. W momencie, gdy drzwi się zamknęły, zdajemy sobie sprawę, że nie ma już powrotu, a w środku został telefon. To spory problem, bo jest kilka minut po 8:00, alberga jest otwarta dla pielgrzymów od 15:00, nie wiadomo kiedy ktoś się pojawi. Grozi nam kilka godzin czekania. Po oględzinach budynku okazuje się, że okno balkonowe na pierwszym piętrze jest otwarte. Benek zdejmuje buty i kapelusz i w ciągu kilkunastu sekund jest w środku. Odzyskujemy telefon i ruszamy w drogę. Wkrótce potem hiszpańska policja ogłasza czerwony alarm, zalecając, aby zwracać uwagę na pielgrzymów,
i zwiększając patrole na dworcach i lotniskach. Na szczęście Benka nikt nie rozpoznał. Może dlatego, że trasę przemierzał w butach i kapeluszu. W rażącym słońcu docieramy do albergi w urokliwym Ares. Podziwiamy tutaj przepiękne panoramy i uczestniczymy w wieczornym oprowadzaniu po miejscowych atrakcjach. Alberga działa na zasadzie donativo, czyli dobrowolnych datków za nocleg, wspólną kolację oraz śniadanie. Poranek jest lekko zachmurzony i łatwiej się idzie. Jednak koło południa znów robi się gorąco, ale na szczęście trafiamy na idealne miejsce do odpoczynku z przepięknym, rozległym widokiem. W końcu docieramy do Ruesty, gdzie funkcjonuje kilka domów na miejscu dawnej osady i zamku pamiętającego XI wiek. Widok z okna albergi zachęca do spaceru, jednak najpierw trzeba zrobić codzienne pranie, żeby rzeczy zdążyły wyschnąć. Spacer pośród ruin, poprzerastanych ostrymi krzewami, przywodzi na myśl stare dzieje i ludzi, którzy być może całe życie spędzili w tym miejscu. Jako jedyni goście schroniska zjadamy zamówione śniadanie i ruszamy drogą, która kilka godzin trawersuje góry, a potem wychodzi na rozległe przestrzenie. Z każdym zakrętem widać coraz więcej szczegółów miasteczka, gdzie planujemy przerwę. Pomimo zmęczenia naciągamy nogi i docieramy do Sanguesy, gdzie chwilę trzeba poczekać na opiekunkę schroniska, która melduje nas na nocleg. W miasteczku właśnie trwa fiesta, która na szczęście nie zakłóca naszego nocnego odpoczynku. Kilometry przemysłowych przedmieść prowadzą w stronę niezwykłego miejsca. Po przejściu przez tunel wychodzę w innym świecie. Nad głową kołuje stado sępów. Ścieżka wykuta w ścianach wąwozu biegnie wysoko nad strumieniem. Skalne ściany pokryte są gniazdami ptaków, których nigdy nie widziałem z tak bliska. To niezwykłe miejsce opuszczam tunelem wykutym na drugim końcu wąwozu. Sucha i twarda droga dłuży się tym bardziej, że idę teraz sam, bo rano pożegnałem Benka, który rozpoczął powrót do domu.
Sprzęt do gotowania na kamino jest zbędny, ale skoro go już mam, to robię z niego użytek, kryjąc się w cieniu w godzinie największego upału. W miejscowości, gdzie liczę na nocleg, jest basen, ale zaznaczonej na mapie albergi nie ma już od wielu lat. Trzeba chwilę odpocząć i chcąc spędzić noc w łóżku, pokonać jeszcze 10 km do albergi w Montreal. Spinaczka schodami do albergi kończy dzisiejszy 34-kilometrowy etap. Samotna wędrówka odludnymi terenami sprzyja uważności i rozmowie z samym sobą. Lewa noga zahaczyła ostry krzak. Napięcie w łydce. Może trzeba było rozmasować? Lekkie ssanie w żołądku żegna smak śniadaniowej owsianki. Patrz pod nogi, bo kamienie się ruszają. Wiatr wieje w twarz, a niebo się przejaśnia. Mijane miasteczka stanowią punkt orientacyjny i pozwalają odpocząć. Do celu zostało kilka kilometrów i warto trochę naciągnąć kręgosłup. Puenta La Reina, Camino Aragońskie, łączy się z francuskim i zaskakuje mnie tłum pielgrzymów. W alberdze wszystkie miejsca są zajęte, podmiejski kemping mało atrakcyjny i decyduję się na nocleg w zagajniku 2 km za miastem. Dzisiaj pieczątki nie będzie. Kilka minut po siódmej budzą mnie rozmowy pielgrzymów. Z pakowaniem nie muszę się śpieszyć, bo moja kryjówka jest niewidoczna z drogi. Wracam na szlak i włączam się w tłum pielgrzymów wychodzących z Puenta La Reina, który jest ważnym węzłem szlaku. Miasteczko na horyzoncie zwiastuje odpoczynek. W Estei przeżywam déjà vu, bo już tu kiedyś nocowałem i rozpoznaję wiele fragmentów miasteczka. A w alberdze nic się nie zmieniło. Chłodny poranek sprzyja wędrówce. W Los Arcos sporo pielgrzymów decyduje się zostać na nocleg. Ja jednak postanawiam tutaj tylko chwilę odpocząć i ruszam w dalszą drogę do San Sol. Kiedy zatrzymuję się na trasie, żeby odpocząć, zdaję sobie sprawę, że większość mijających mnie ludzi znam z widzenia. W alberdze trwają przygotowania do wspólnej kolacji. Na pobliskim placu zabaw na gitarze gra i śpiewa Luke, który
który wędruje z gitarą. Po wspólnej kolacji Luke kontynuuje koncert, tym razem w blasku księżyca w pełni. Do albergi wracamy tuż przed zgaszeniem świateł. Podobnie jak większość, rano wychodzę wcześniej i pierwsze kilometry idę w stronę księżyca. Napis na murze uświadamia mi, że nie tylko ja zadaję sobie pytanie, po co tu jestem. Jakie znaczenie w moim życiu ma ta droga? W Logronio uzupełniam zapasy. Wstępuję na obowiązkową kawę i odpoczywam w parku, poślejąc się gazpacho, które kupuję w każdym większym mieście. Po zameldowaniu się w alberdze w Navarrete podchodzę na widokowe wzgórze, skąd można podziwiać panoramy miasteczka. Kolejnego dnia, idąc rano wśród winnic Navarry, spotykam znajomą, która dwa dni wcześniej podzieliła się ze mną kolacją. Najwyraźniej ma w zwyczaju dokarmiać nie tylko ludzi, bo teraz dzieli się jedzeniem z małym kotkiem. You see, he has problems when it's too big a piece. So oil is okay with him? Yeah. Dzisiejszy długi etap kończę w Siruenie i melduję się w alberdze urządzonej w klimacie z Guadalupy. Po wczorajszym noclegu na wąskim piętrowym łóżku czuję się jak król, nocując w pojedynczym pokoju. Ostatnie 6 kilometrów do Santo Domingo de Calzada idę w towarzystwie Sean, z którą również wędrowałem większość wczorajszego dnia. Łapię autobus do Burgos, skąd kolejnego dnia mam bezpośrednie połączenie na lotnisko. Jadąc, doznaję dziwnego uczucia, mijając pielgrzymów idących z krajem drogi. W Burgos wiele osób zaczyna lub kończy drogę i na zameldowanie w alberdze trzeba chwilę poczekać. Kolejnego dnia rano po raz ostatni korzystam z kuchni polowej i zostawiam dla chętnych kartusz z gazem, nóż i oliwę. O 8:00 albergę trzeba opuścić, a autobus na lotnisko w Madrycie mam o 12:00 i zastanawiam się, co zrobić z 3 godzinami. Do głowy przychodzi natychmiastowa myśl. Przejść 12 km. Ruszam więc w drogę razem z pielgrzymami opuszczającymi Burgos. Po 6 kilometrach zawracam. Już więcej nigdzie nie da się pójść. Chyba że do toalety w samolocie.